Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będę rozmawiała z autorem książki Moje życie jest moje, Remigiuszem Ryzińskim, który od lat nie tylko zajmuje się filozofią, wykłada filozofię, ale też myślę uprawia ten rodzaj filozofii, który moim zdaniem jest najciekawszy i najważniejszy, bo to jest takie głębokie sięganie do korzeni, prawda? Pokazywanie, że filozofia naprawdę zajmuje się życiem i naprawdę wzięła się ze zdziwienia nad światem. No i witaj, Remigiuszu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I Ciebie szczególnie bardzo. Bardzo Ci dziękuję za tę możliwość porozmawiania. Super się cieszę. Książka jest niesamowita i zresztą, prawda, ta nasza dzisiejsza rozmowa toczy się, kiedy Państwo już mogą sięgnąć po Moje życie jest moje, więc polecam gorąco, bo ta książka jest tak naprawdę z jednej strony napisana jak powieść, więc można ją przeczytać jednym tchem i przede wszystkim chłonąć, prawda, zmysłami, odebrać emocjami. Przyznam się, że jak ja ją czytałam, to miałam czasami właśnie bardzo dziwne emocje, od takiego, prawda, zachwytu po oburzenie i krzyk w głowie: nie, nie, co wy robicie, ludzie? Po takie treści już głęboko filozoficzne. Ale może zacznijmy od sceny, która moim zdaniem jest kluczowa w tej książce, chociaż pewnie ty to inaczej będziesz postrzegał, ale jedna z twoich bohaterek, opisując swoje przyjęcie urodzinowe, zwraca uwagę na to, że jej w zasadzie łatwiej się rozmawia ze swingersami. Ci ludzie bardziej ją rozumieją niż tak zwani normalsi. Tutaj przyjmijmy to goffmanowskie rozróżnienie, czyli łatwiej się rozmawia z ludźmi, którzy tak jak ona mają podejście do seksu właśnie z tej perspektywy swingersów, niż z ludźmi, którzy trzymają się bardzo mocno monogamicznych związków. I to rozróżnienie, czy powiedziałabym to takie wręcz dualne zbudowanie dwóch światów, miałam wrażenie, jest takie bardzo mocne. Ci, którzy, prawda, myślą tradycyjnie i o związku, czy o seksie, nie potrafią nawet mówić ani myśleć o, powiedziałam, bogatej formie życia seksualnego. Więc Remigiuszu, co tu się dzieje? Jak ty do tego podszedłeś? W ogóle o tej scenie piszesz? Czy ona rzeczywiście jest kluczowa, czy może to jest jeden z aspektów życia, które opisujesz? Ja bym tutaj się rzeczywiście zgodził z tym, że scena z Emmą, która w rozmowie ze mną w szczególności jakby wprowadza, czy jakby zaznacza, zauważa niesamowicie silne w jej życiu taki właśnie taką dychotomię, podział tak, na normalsów i na to, co ona robi, i na jej przestrzeń, i na jej tożsamość, w szczególności w odniesieniu do innych kobiet. Ona tam mówi, zresztą to była duża scena, długa rozmowa, powiedziałbym też właśnie taka głęboko emocjonalna, trochę na wzruszeniu to było, wiesz, to taka scena, w której ona, siedzieliśmy, ona jest bardzo odważną kobietą, bardzo wyrazistą kobietą, niesamowicie pewną siebie, ale jednocześnie pełną takich różnych aspektów tożsamości, zdającą sobie w ogóle sprawę z tego, że ona jest różnorodna. Ona zaczyna całą swoją historię od porównania do Emmy Bovary, kiedy właśnie poda to takie zdanie kluczowe czy początkowe, że Emma chciała pojechać do Paryża albo popełnić samobójstwo. I Emma, moja bohaterka Emma, która przyjmuje tutaj to imię, zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest jednolita i że ma różne stany. I w tym stanie, tak powiedziałbym, trochę może nieładnie kolokwialnie, trochę ją przyłapałem w takim stanie miękkości i jakiegoś emocjonalnego rozedrgania może,
bo z tych wszystkich historii, które ona opowiada o relacjach swingerskich, o klubach swingerskich, o byciu w tych klubach, o tym, w jaki sposób ona się tam zachowuje, jak się ubiera, jaki jest kod w ogóle kulturowy tego miejsca, czy tych miejsc, oraz relacji ze swoim mężem, no to właśnie ten moment, w którym ona mówi, ja mam trudną, mam pewną trudność w nawiązaniu związków, relacji z ludźmi, którzy mnie nie rozumieją, dlaczego ja to robię, a zwłaszcza z kobietami. Z kobietami muszę mieć jakiś dystans, pada to zdanie. Z matką muszę mieć dystans, z przyjaciółką muszę mieć dystans. To jest jakby ona, jeszcze też taką jakby metaforę, wyobrażam to sobie, że ona postrzega relacje z kobietami jak rozmowę telefoniczną. Czyli, że ona jest czasowa, dwie strony tego chcą w danym momencie, trwa chwilę i dotyczy pewnych problemów, elementów i kiedy to się wyczerpuje, no to po prostu znika. Nie ma takiej więzi, która towarzyszyłaby jej w życiu. I ona rzeczywiście wprowadza ten podział na świat normalsów i świat nienormatywny, czy powiedziałbym nawet, bo to też jest zasadnicza myśl chyba w tej książce, że mimo, że dotyczy w głównej mierze relacji heteroseksualnych, to oni wszyscy ci moi bohaterowie albo znakomita ich większość, mają jednak tożsamość queerową, czyli niedopasowaną do normatywnej rzeczywistości. I ona o tym wie, że ona w tej normie, którą reprezentuje, bo jest heteroseksualną kobietą, dokonuje wyborów queerowych, nienormatywnych. I ta relacja między światami dla niej jest nie do przejścia, nie do pogodzenia, stanowi jakiś wyłom w rzeczywistości, ale ona się na to w jakimś sensie jednak zgadza. Ona jest tą, która rozumie i nie ocenia świata, zwłaszcza zewnętrznego, ponieważ wie, jak ta ocena ją strasznie boli. Ale jest w tym coś bardzo takiego przerażającego i dramatycznego, bo w zasadzie ty tą swoją książkę napisałeś już w XXI wieku, prawda? Tak. To są bohaterowie, którzy żyją teraz. Więc rewolucja seksualna, czy całe przemiany XX wieku, gdzie bardzo dużo dokonaliśmy takich kulturowych dekonstrukcji, jest już za nami. Tymczasem twoi bohaterowie, bo to nie jest tylko przypadek Emmy, prawda? Jasne. To co powiedziałeś, oni wszyscy mają tą tożsamość queerową, czyli oni wszyscy są gdzieś zanurzeni w świecie bardzo, prawda, mocno piętnującym ich. I to jest tutaj moim zdaniem coś, co dotknąłeś, prawda, w tej książce bardzo ważnego. Tak jakbyśmy cały czas utknęli w jakichś takich stereotypach czy myśleniu rodem z XIX wieku, góra początku XX wieku, gdzie sobie wyobrażamy, że świat musi być czarno-biały, prawda, że to wszystko jest w tej matrycy heteronormatywności i to jeszcze właśnie podporządkowanej takim założeniom bardzo patriarchalnym. Jasne. To jest dla mnie chyba najbardziej tutaj poruszające, że ci ludzie ciągle nie mogą być sobą, że w zasadzie nikt z nas nie może być sobą. Dokładnie tak. Nikt z nas nie ma tej tożsamości, która byłaby w tej matrycy idealnie wpasowana. I wiesz, ja wychodziłem też z książki, tak jakby miałem do czynienia z opracowaniem profesora Izdebskiego, Seksualność Polaków na początku XXI wieku. To jest książka, która ma, nie wiem, 700-600 stron. Stanowi jakieś studium socjologiczne, psychologiczne i medyczne. I ja nie mogłem wyjść z podziwu, że w tej książce opisana jest tak zawzięta normatywność, która w żaden sposób nie przystawała do rzeczywistości, którą ja obserwuję. I przy czym oczywiście nie zarzucam żadnego błędu profesorowi Izdebskiemu, to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że w jakimś sensie to badanie pokazuje
świat normatywny, który w ogóle nie jest rzeczywisty. Mimo, że on się odnosi. Ja nie wiem, w jaki sposób to powstało. Ja po prostu nie mogłem wyjść, prawdę mówiąc, ze zdumienia, że, nie wiem, na przykład inicjacja seksualna w przypadku kobiet to jest 17 rok życia, w przypadku mężczyzn 15, 16, gdzie wydaje mi się, że to jest znacznie wcześniej. Też tendencja do tego, że, żeby utrzymywać relacje monoseksualne, monoromantyczne, też wydaje mi się chybiona, bo zauważam, że przecież to jest jednak jakaś płynność, jakaś zmienność, nie oceniając w żaden sposób. Tak więc od tej książki wychodząc, nagle wszedłem, wiesz, w takiej formie badacza jakiegoś, antropologa niemalże, jakby przy całym szacunku do moich bohaterów. Chciałem się przyjrzeć, jak ta ich normatywność, nienormatywna i queerowa, czy prawda seksu, prawda ciała wygląda. I powiem ci szczerze, chociaż to może wydać się dość, wydaje mi się teraz kontrowersyjne, ale to jest prawda, co ja teraz powiem. Największy problem stanowiło dla mnie znalezienie pary heteronormatywnej, cisgenderowej, która w jakiejś tej normatywności zajmowałaby najwięcej miejsca. Jest tam taka para, ale zobacz, że w tej książce to oni stanowią nienormatywność, to oni stanowią ten moment zadziwienia tak naprawdę, że oni są jacyś dziwni właśnie, że w tej książce, przy czym należy pamiętać, że moim ani zadaniem, ani celem, ani intencją pisania tej książki nie było poszukiwanie dziwności seksu. To w ogóle nie o to chodziło. Naprawdę nie szedłem. To się wiąże z tym, że właśnie my cały czas wartościujemy i ta dziwność, ona wypływa z tego wartościowania. Właśnie poszukiwania tej normy, czy tworzenia na siłę normy właśnie heteroseksualnej, romantycznej czy monogamicznej, z cały czas takim doklejonym wartościowaniem. Dokładnie i zobacz, że moim celem, jak mówię, powtarzam, nie był szok, nie było wzbudzanie jakiejś kontrowersji w żaden sposób. Raczej wydawało mi się, że no jednak jest to reportaż, no więc jakby zasadniczo posługuje się prawdą opowieści, prawdą tych ludzi, ale tak trochę w takim nurcie Susan Sontag, gdzie ona pisze o takim pięknym tekście o pornografii, że są przynajmniej trzy warstwy pornografii. I ona tam wymienia dziedzinę historii społecznej, oczywiście element psychologii czy psychologiczny i to, czym się najbardziej zajmuje, czyli taką konstrukcję pornograficzną w sztuce czy estetyzację pornografii. Mnie inaczej niż Sontag interesował ten pierwszy element, czyli jakby ten moment właśnie foucaultowskiej genealogii społecznej w zakresie seksu, ciała, praktyk seksualnych, intymności, romantyczności i tak dalej. I naprawdę nie podchodząc do nich w żaden sposób z jakąkolwiek linijką, no ja byłem zachwycony tym, że oni są tak otwarci, tak niesamowicie rozbudowani, wielcy w tej swojej cielesności, seksualności. I naprawdę, no chapeau, no byłem, jestem absolutnie, wiesz, szczęśliwy, że mogłem trafić na tak wspaniałych ludzi, którzy zgodzili się rozmawiać o swojej intymności, pokazując jej prawdę i pokazując jej intensywność, nie opierając się i nie tworząc właśnie tego, co wydaje mi się, że jest w książce Izebskiego, czyli jakiejś takiej matrycy, czy tego, co powinno być. Oni nie chcieli w to iść. Oni chcieli naprawdę być tutaj sobą i każdy z tych bohaterów i bohaterek, naprawdę stąd jest ten tytuł, w jakimś momencie rozmowy, na różne sposoby, kilkukrotnie właśnie w ten sposób, ale potwierdza czy zaświadcza, że właśnie moje życie jest moje, ono jest właśnie takie i ja nie będę kłamać. No właśnie, moje życie jest moje. To jest też książka, co wypływa z tego, co powiedziałeś o tożsamości, o budowaniu tożsamości.
I tu zastanawiam się, na ile ta tożsamość jest związana z płcią, seksualnością, z ciałem, a na ile może być przekraczaniem tej cielesności, płci, seksualności, na ile może być pewnego rodzaju grą, na ile też kultura, która nam narzuca właśnie choćby te heteronormatywne wzorce, nas ogranicza. Czyli pytanie jest takie, jak to moje życie może być moje? Jak znaleźć w tym wszystkim tożsamość? Wydaje mi się, że do końca nie dajesz nam odpowiedzi w tej książce. Wiesz co, ja nie daję i nigdy nie w moich reportażach nie staram się puentować w taki sposób wiążący. To jednak jest dla mnie niezwykle istotne. To jest już od czasów Foucault w Warszawie, pierwszej książki reportażowej. Naprawdę moim celem nie było mówienie, jaka jest prawda, jaka jest ta rzeczywistość wiążąca. Czyli ja pokazuję pewne... Za każdym razem staram się przynajmniej pokazywać płynność rzeczywistości, tą mowiość prawdy. To mnie fascynuje w ludziach. Wiesz, że oni wszyscy, że my wszyscy jesteśmy dokładnie jak monady Leibnica. No, każdy z nas się uderza o drugą, nie mamy okien, każda jest trochę, funkcjonuje w jakiejś takiej zupełnie innej zmysłowości też, właśnie tożsamości, ale jak mówisz o ciele, to z kolei tutaj jest ta warstwa ciała, zdecydowanie przekraczania ciała, badania swojego ciała, relacji ciał, a to mnie zainspirował Roland Barthes, ale to jest taka inspiracja sprzed lat, prawda, bo ja doktorat robiłem z Bartha. To mnie fascynowało u Bartha, to rozdzielenie, zresztą w wielu teoriach, ale u Bartha na przykład ciało zakochanego, fascynacja drugim, ten, którego kocham, ten, który jest moim całym światem, jego cielesność przemawiająca do mnie, jego wielkość i wspaniałość i moja fascynacja, to się na pewno pokazuje czy ujawnia w relacji ciał, a drugi element, który mnie fascynował, to opowieść Bartha z Imperium Znaków, kiedy on, będąc w Japonii, odkrywa różnorodność ciał i mówi, kiedy jestem w Paryżu na ulicy, nie widzę ciał, bo wszyscy jesteśmy identyczni. Kiedy widzę różne ciała, na przykład jak w Japonii, nagle spostrzegam i zadaję sobie pytanie w relacji do tej różnorodności, kim jestem ja. I gdzieś tam wydaje mi się w tej książce też pojawia się ten moment akceptacji do własnego ciała, akceptacji do drugiego człowieka, przez ciało przemawiam, jakby z ciała płynie wolność. Inaczej mówiąc, to nie ciało jest więzieniem dla duszy, ale dusza jakby więzi ciało. I teraz ciało, które się wyrywa, uwalnia, to jest też ciało nienormatywne. Ciało nie tyle w kryzysie, co w buncie. Przez ciało przeżywam świat, przez ciało rozumiem świat. Moje ciało jest bezpośrednim tym takim buforem ze światem. Ciało dotyka świata. I gdzieś moi bohaterowie i bohaterki rzeczywiście tę swoją cielesność eksplorują i pokazują i też wystawiają na widok publiczny. Jest tam taka scena, jedna z bohaterek jest w klubie, w którym służy, tak jak zostało to napisane, służy za coś w rodzaju takiej tacy, talerza, na którym kładą kucharze, kelnerzy sushi. Te kawałki sushi, ona jest właśnie taką modelką sushi, modelką ciała, na tym jej ciele, nagim ciele są kawałki sushi i ona właśnie opowiada o byciu na zewnątrz, o procesie bycia na zewnątrz. I to mnie też gdzieś fascynowało, to też jest taki element, w którym nie chodziło o szok, tylko właśnie o pokazanie jakiejś akceptacji, fascynacji
czymś, co właściwie w tej kulturze patriarchalnej, albo szerzej białego heteroseksualnego mężczyzny, w tej kulturze normatywnej, no zawsze jest spychane na poza nawias, na zewnątrz. Jest czymś niedobrym, jest czymś no właśnie gnijącym, jak u Baudelaire'a, czymś, czego należy się wyzbyć i co należy zanegować. I stąd też biorą się kulturowe traumy. To znaczy, jaki jestem, kim jestem, jak wyglądam, co robi moje ciało, czy jestem te takie dysmorfie, wiesz, ciała, nawet jeżeli ono jest zupełnie zwyczajne albo zupełnie klasyczne. A tutaj moja bohaterka mówi, moje ciało jest mną i ja kocham moje ciało i pokazuję moje ciało. I ona też jest fascynująca. Znaczy, pamiętam, ja byłem wówczas, jakby widziałem tę scenę i też ona mi o tym opowiadała, to co czuła i tak dalej. No ja no po prostu nie mogłem wyjść z podziwu, że jakby ta głęboka akceptacja i erotyzacja też przy okazji ciała jednak. No też fascynująca rzecz. No i oczywiście puenta książki, ale o tym też nie chciałbym mówić. Tam też to ciało się jednak pojawia bardzo, bardzo specyficznie. Nie zdradźmy wszystkiego, nie. Bardzo proszę. Natomiast tak się zastanawiam, bo rzeczywiście świat, w który wprowadzasz czytelnika, to jest świat ludzi, którzy już są właśnie poza tą taką klasyczną normatywnością. Tutaj rzeczywiście ten model takiej heteroseksualności opartej na zwłaszcza takim myśleniu monogamicznym, czy zostawmy to romantycznym, jest marginalna. Ale przyglądając się temu, co się dzieje w kulturze, prawda, czy polskiej, czy europejskiej, bo obawiam się, że to jest szersze zjawisko, możemy zobaczyć, że jednak mamy bardzo duży powrót do takiego myślenia zamkniętego, jakiegoś tradycyjnego czy tradycjonalistycznego, gdzie ludzie zamykają się w jakichś takich ciasnych koncepcjach, powracając do tego, co nazywają właśnie tradycją, a co bardzo często moim zdaniem jest ich więzieniem, prawda? I my tak jakby na własne życzenie do tego więzienia wracamy. Jak uważasz, jak będą się dalej te losy toczyły? Bo prawda, świat w tej książce, świat odmalowany przez ciebie, to jest świat takiego szerokiego oddechu, gdzie właśnie możemy znaleźć, jakby każdy z nas może znaleźć coś dla siebie. Ale ja się zastanawiam, czy ten świat nie jest czasem coraz bardziej zwijany, zamykany, prawda, i zaczaskiwany przez te pomruki właśnie takiej tradycyjnej, już nie chcę powiedzieć, że nacjonalistycznej czy religijnej świadomości, ale gdzieś taka kontr, jakby rewolucja trwa. Jak uważasz? Zdecydowanie jest tak, wiesz, jak wydaje mi się, też bardzo mocno się do tego jakby odwoływałem w procesie pisania, tworzenia tej opowieści, czyli książka Historia seksualności, pierwszy tom Michela Foucault, w której on mówi wprost o dyskursyfikacji seksu. Czyli on mówi tak, nauczyliśmy się definiować seks i w ten sposób wyparliśmy przyjemność seksu, ponieważ dyskursyfikacja seksu oznacza przejęcie władzy nad seksem i nad ciałem, bo władza i wiedza idą razem. Czyli on mówi tak, im więcej wiesz, tym bardziej zamykasz się w ramach definicji, możesz przyłożyć te definicje do świata, zapominając o innych aspektach, o prawdzie, o całym imaginarium możliwości. Czyli jeżeli nie masz definicji, to przestaje funkcjonować w twojej świadomości. W ten sposób no, człowiek XXI wieku i końca XX wieku, w ten sposób człowiek funkcjonuje. Po prostu, wiesz, to jest taka, powiedziałbym, jakby nawiązując do McDonaldizacji świata, wikipedacja, wiesz, czyli każdy z nas ma dostęp do definicji cały czas. Tymczasem seks, ciało, tożsamość, płeć, to są elementy, które w tej książce, w mojej książce, one
wychodzą na zewnątrz, one się otrząsają z definicji i praktykują, czyli to, o czym piszę we wstępie. Ja w tej książce nie definiuję seksu, nie mówię, czym jest co, nie tłumaczę tego, co się dzieje. Ja to tylko oglądam i pokazuję na zewnątrz. Oni to robią, moi bohaterowie praktykują przyjemność na różnych wielu, wielu poziomach, a ja to przekazuję, czyli ja nie, to było moim zasadniczym, jakby też takim zadaniem w tej książce. To jest reportaż, który pokazuje pewien moment świata, pewien wycinek świata, ale tak jak w żadnej innej z moich książek poprzednich, ja tego świata nie będę definiował. Ponieważ definicja musi, jakby definicja czy rozumienie w takim psychoanalitycznym nurcie, ono musi znaleźć swój moment katartyczny u każdego czytelnika. Inaczej mówiąc, ja zostawiam te historie. One są wolne. Ci ludzie są wolni. Ja nie mogę ich zamknąć w książce i tłumaczyć ich życia i opowiadać i nazywać i wiesz, przyszpilać jak motyle. To nie było moim zadaniem. Bo ja w tej książce jestem zafascynowany wolnością. Wolność, która jest odtwarzana ciągle ze swoimi wzlotami i upadkami, z elementami ekstazy i elementami pogrążania się w rozpaczy, tak samo. Ta wolność mnie fascynowała i jej chciałem dać głos. I o tym chciałem opowiadać. Natomiast powrót do relacji władzy wiedzy, czyli powrót do trzymania, przepraszam bardzo, że to użyję takiego sformułowania, trzymania nas za mordę, jest niezwykle silny w tej chwili. Zresztą sami też, wydaje mi się, do tego trochę dopuściliśmy w momencie, gdy zaczęła się rewolucja Facebooka, gdy nasz świat i relacje międzyludzkie przestały funkcjonować na starych zasadach, kiedy kreowanie symulakrów, mitologizowanie naszego życia stało się ważniejsze od przeżywania tego życia. Inaczej mówiąc, to jak wyglądam i ile lajków zdobędę jest bardziej istotne niż na przykład przeżywanie jakiegoś, nie wiem, momentu w życiu, którego nie mogę udokumentować i liczyć na pochlebną ocenę. To jest, wiesz, wydaje mi się w ogóle, zwłaszcza w Polsce, ale na pewno nie tylko, zawsze do tego, znaczy zawsze, od jakiegoś czasu o tym myślę i do tego wracam, że jednak jesteśmy społeczeństwem niestety, ale też, no tak jest po prostu, jakby bez oceniania. Jesteśmy społeczeństwem, które ja nazywam schizofrenicznym. Czyli społeczeństwo schizofreniczne to jest społeczeństwo, które funkcjonuje na jakimś takim rozpięciu wartości. Z jednej strony gloryfikujemy wolność, możliwość przeżywania, możliwość eksploracji, pokazywania, bycia na zewnątrz, a z drugiej strony bardzo chętnie uciekamy w normę, w coś, co jesteśmy w stanie nazwać, uchwycić, a norma, pamiętaj, jest zawsze, czy pamiętajcie Państwo, jest zawsze, przepraszam, że to jest taka forma wykładu, ale jest zawsze ustrukturyzowana, czyli dobywam sobie definicji, która mi ułatwia życie. Nazywam, no i idę dalej. Jest mi to jakby łatwiej w byciu ograniczanym. Inaczej mówiąc, do kościoła idę w garniturze. Taka jest, wiesz, norma. I to jest, i co ja robię w niedzielę rano? Zakładam garnitur. Nie myślę, nie interpretuję, nie funkcjonuję w zaprzeczeniu, nie poszukuję swojej tożsamości, nie zadaję sobie pytań, ponieważ to mi ułatwia funkcjonowanie. Oczywiście ja tutaj upraszczam zdecydowanie, ale jednak narzucanie też w epoce kwarantanny, w epoce COVID-19, gdzie nagle zauważyliśmy, że sterowanie nami jest jednak niezwykle proste, jako cywilizacją. Tak, ale zwróć uwagę, że z książki, z tego, co mówisz, bo tu się zaczyna dla mnie to wszystko spajać, wychodzi, że o wolność raz musimy zawalczyć, a dwa, że wolność jest czymś momentami granicznym.
bo niektórzy z swoich bohaterów rzeczywiście są na takiej, prawda, granicy albo zdrowia, albo nałogu, prawda, bo te historie tam się różnie przeplatają, więc ta dopiero graniczność, to zerwanie i z bezpieczeństwem, i z tym, że wiem, co robię, czy mogę przewidzieć konsekwencje, jest tu chyba takim najmocniejszym akcentem wskazującym, że wolność to nic łatwego. Może dlatego się tej wolności tak boimy. Absolutnie masz rację i bardzo ci dziękuję, że na to zwracasz uwagę, bo jednak ta książka to też jest jakby taki ważny komunikat dla czytelników. Ta książka nie jest ani pornografią, ani nie jest... nie wiem, jakimś takim, no powiedziałbym, wytryskiem, prawda, wyłącznie radości i akceptacji. To w ogóle też nie jest treścią tej książki. To jest coś takiego, że, no mówię, śledzę rzeczywistość, jaka ona jest. Ci ludzie są wolni, walczą o wolność, tworzą wolność, utożsamiają się ze sobą w akcie, wiesz, przyjmowania czy przeżywania wolności, ale biorą też konsekwencje na siebie. To też jest takie freudowskie, że jednak możesz być albo schizofreniczny i będziesz akceptowany przez społeczeństwo, ale w środku będziesz no, jednak walczył ze wszystkim, czyli będziesz, ta sfera nieświadomości będzie cię boleć po prostu, albo perwersyjny, będziesz realizował swoje pragnienia, będziesz sobą, będziesz wolnym człowiekiem, ale będziesz odrzucony przez resztę. I ten element jest tam bardzo mocno pokazany, czyli wolność to odpowiedzialność. Wolność to nie jest nieskrępowana, nie wiem, jakaś histeria, nieskrępowana jakaś dowolność. Raczej odwrotnie. Wolność to jest naprawdę odpowiedzialność. Nawet w zatracie. Czyli ja wiem, że idę tam w ciemną doliną, ale to jest moja dolina i ja się na to decyduję. To jest fascynujące naprawdę w tych niektórych tych spośród moich bohaterów, że oni nie są jednolici, nie są. To nie jest opowieść o nie wiem, to jest dokładnie Emma Bovary. Jestem szczęśliwy, ale jestem sobą, ale. Tak więc wydaje mi się, rzeczywiście wolność jest odpowiedzialnością, nie jest dowolnością, nie jest na pewno nam dana raz na zawsze. O wolność trzeba walczyć, ona jest bezcenna, nawet ze swoimi konsekwencjami. Nie chcę tu wkraczać w politykę, ale jednak trochę jesteśmy w takim świecie, w którym o tę wolność będzie trzeba wreszcie zawalczyć. W świecie czy w kraju jednak, prawda? Ta wolność nie jest wcale materiałem takim łatwym do przyjęcia. Zdecydowanie od czasu kryzysu, tak zwanego kryzysu z uchodźcami, wiele osób zdecydowanie będzie wybierało bezpieczeństwo, czy jego wizję, nad wolność i akceptację i inkluzywność. Absolutnie. Te hasła są populistyczne, one nie są prawdziwe, one nie są związane z żadnym elementem rzeczywistości. Tak jak ja słyszę, zresztą rozmawiamy o tym na etyce z moimi studentami, hasła, wiesz, jakby analizujemy hasła typu islamizacja Europy, nagle jakby pojawiają się takie właśnie terminy, które to są wydmuszki, ale one w wielu aspektach wielu osobom wystarczają. Tak, śmierć wrogom ojczyzny. To są hasła, które jak zapytasz, co to w ogóle znaczy, to mało kto ci odpowie sensownie. Co to w ogóle znaczy islamizacja Europy? Co miałoby się zdarzyć? Co to znaczy odebranie, nie wiem, czy ograniczenie wolności kobiet w przeżywaniu i jakby posiadaniu nawet własnego ciała i decyzyjności. Co to w ogóle znaczy dyskurs o wolności kobiet w tej chwili? To jest w jakimś moim głębokim przekonaniu, to jest jakiś absurd, to jest coś, co powiedziałbym jest krępujące i wstydliwe. W ogóle nazywać coś takiego, że my w ogóle musimy
mówić o wolności kobiet, to jest naprawdę upokarzające. Ten dyskurs jakby, wiesz, nadający tej przyrodzonej, naturalnej, absolutnie wartości jakby poziom możliwości bycia lub nie. To mnie przeraża. To samo strefy LGBT. Co to w ogóle jest w kraju, w którym, wiesz, no jednak mamy w historii doświadczenie Holokaustu, wykluczenia ludzi, mordowania, zabijania, naznaczania. Pojawienie się dyskursu dotyczącego jakiejkolwiek grupy społecznej, wykluczającej tę grupę, pojawienie się dyskursu, który wyklucza tę grupę, jest niezwykle groźne. Także powtarzam, wolność to odpowiedzialność i przyjdzie moment, w którym o tę wolność trzeba będzie znów zawalczyć. No nie wiem, widać duch heglowski, przepraszam tutaj, duch heglowski jednak w jakimś zakresie jest sensowny, to znaczy tak, ta nawracająca, czy czyniczański, nawracający koło historii, wiesz, która gdzieś zdobywa wyżynę, a potem upada. I my razem z nią. Ekologia, zobacz, jakie to jest porażające, że można bezkarnie wycinać drzewa. To mnie, pamiętam 2 lata temu na wykładzie, jak kończyłem semestr, pamiętam dokładnie moment, w którym powiedziałem, to wtedy zaczynał się jakiś taki ruch z wycinką, ale jeszcze o tym nie było specjalnie 2, może 3 nawet lata temu, nie było jeszcze jakby wyobrażenia tej skali. Kiedy ja mówiłem, pamiętajcie, żeby kochać drzewa i żeby o nie dbać, bo dzięki nim jesteśmy, w ogóle żyjemy, woda, drzewa, zwierzęta. I nagle to się po prostu, wiesz, urzeczywistnia. Na naszych oczach ta dewastacja świata, dewastacja natury. W ogóle dyskurs, który mówi się o jakiejś tradycji w kontekście polowań, to mnie przeraża po prostu, rozumiesz? To jest jakby zaprzeczenie wartości w ogóle ludzkich, humanitarnych, ale też po prostu najbardziej podstawowych. I ktoś po prostu o tym mówi, a inni tego słuchają. Także rzeczywiście wolność to zadanie do zrobienia. No i tak będzie trzeba to zrobić. Tak. Ja ci bardzo dziękuję za te słowa, bo myślę, że one też dobrze wprowadzają nas w moje życie, jest moje, i dobrze też profilują pytania, jakie pozostają po tej lekturze. Natomiast myślę, że otworzyłeś drzwi do dalszych rozmów, bo ta wolność i odpowiedzialność i zadanie, jakie cały czas przed nami się wyłania, to jest coś, o czym powinniśmy wszyscy cały czas dyskutować. Więc żegnając się już powoli ze słuchaczami, dziękując ci za rozmowę i za te pytania, które nam postawiłeś, od razu uśmiecham się i proszę o następną rozmowę. Absolutnie z przyjemnością. Bardzo, bardzo ci dziękuję i państwu zachęcam do czytania książki, do zadawania mi pytań, do poszukiwania odpowiedzi, jakie ta książka zadaje, do przeżywania tej książki na różnych poziomach, bo ona jest... Jeszcze państwo pewnie nie mają dostępu do fizycznej książki, ale ona jest tak skonstruowana, że ona jest także na poziomie, no właśnie fizycznym, ona jest w jakimś sensie sensualna, okładka jest tak zrobiona i bardzo zmysłowa. Także zachęcam do czytania, do zadawania mi pytań, do kontaktu. Absolutnie z największą przyjemnością będę gościł u ciebie ponownie. Bardzo serdecznie ci dziękuję za to spotkanie. Moje życie jest moje, więc trzeba zadawać jak najwięcej pytań sobie i innym. Dziękuję bardzo. Dzięki.